Bob Proctor. Wewnętrzna przemiana. Opracował i czyta Jerzy Gidelski. Witam wszystkich serdecznie na kanale Ego Transcendence. Tu Jerry. Dzisiaj zabiorę Was w podróż po naukach, radach i teoriach pewnego faceta, który dla wielu jest niczym guru w dziedzinie rozwoju osobistego i biznesu. Mówię tu o Bobie Proctorze, człowieku, który od dekad inspiruje ludzi do przełamywania własnych barier i życia pełnią życia, o jakim zawsze marzyli. Ale zanim wciągniecie się w głąb jego mądrości, chciałbym podkreślić jedną rzecz. To, co zaraz usłyszycie, to moja własna interpretacja i tłumaczenie wybranych przeze mnie koncepcji Boba. Nie oznacza to, że mam monopol na prawdę, ani że jest to jedyne słuszne spojrzenie na jego nauki. Postrzegajcie to raczej jako zestaw wskazówek i porad, które mogą Was zainspirować, dać motywację do działania lub po prostu sprawić, że zaczniecie inaczej patrzeć na pewne sprawy. Dlatego zapraszam Was. Zrelaksujcie się, może zróbcie sobie ulubioną kawę albo herbatę i pozwólcie, by słowa, które zaraz padną, przemówiły do Was. Niezależnie od tego, czy będą dla Was przepustką do zmian, czy po prostu chwilą relaksu z dala od codziennego zgiełku, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tu coś wartościowego. Nasza podróż obejmie różne tematy. Od motywacji, przez prawo przyciągania, aż po osiąganie osobistych i zawodowych celów. Tak więc bez dalszego przedłużania rozpoczynamy naszą podróż z Bobem Proctorem. Jak zmienić swoje myślenie, by zmienić swoje życie? Zaczynamy. Wprowadzenie. Krótka biografia Boba Proctora. Zanim przejdziemy do głębi myśli i nauk Boba Proctora, warto przyjrzeć się bliżej postaci tego niezwykłego człowieka. Kim był Bob Proctor? Dla jednych guru rozwoju osobistego, dla innych nieustająca inspiracja do zmiany życia na lepsze. Historia Boba to przypowieść o transformacji, odkrywaniu siebie i niekończącym się dążeniu do wiedzy. Urodzony 5 lipca 1934 roku w Ontario w Kanadzie, Bob Proctor nie zawsze był symbolem sukcesu. Jego wczesne życie nie zapowiadało, że stanie się międzynarodowym mówcą motywacyjnym i autorem bestsellerów. W młodości zmagał się z wieloma problemami. Miał trudności w szkole, a jego kariera zawodowa była pełna wzlotów i upadków. To właśnie te wyzwania skłoniły go do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć sukces i spełnienie w życiu. Kluczowym momentem w jego życiu było odkrycie książki Myśl i bogać się Napoleona Hilla. Ta lektura zainspirowała go do pogłębiania wiedzy na temat prawa przyciągania, motywacji i siły umysłu. Proctor zaczął stosować zasady opisane przez Hilla w swoim życiu, co doprowadziło do spektakularnych zmian. Jego sukcesy w biznesie zaczęły się mnożyć, a wraz z nimi rosła chęć dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi. Bob Proctor był nie tylko autorem i mówcą motywacyjnym, zyskał także międzynarodową sławę dzięki swojemu udziałowi w filmie Secret, który przedstawił prawo przyciągania szerszej publiczności. Jego przekaz w filmie, pełen pasji i głębokiego przekonania o sile myśli, przyciągnął uwagę milionów ludzi, którzy szukali sposobów na poprawę swojego życia. Proctor nie tylko tłumaczył zasady prawa przyciągania, ale także pokazywał, jak można je stosować w praktyce, aby osiągnąć bogactwo, zdrowie, miłość i szczęście. Ale wkład Boba Proctora w film Secret to tylko jedna z wielu jego działalności. Jako autor książek takich jak Urodziłeś się bogaty czy 12 reguł sukcesu, podkreślał, że każdy z nas ma wewnętrzny potencjał, by osiągnąć nieograniczony sukces. Jego życie było żywym dowodem na to, że niezależnie od trudnych początków, każdy ma w sobie siłę do zmiany i realizacji swoich marzeń. Bob Proctor zmarł 3 lutego 2022 roku, ale jego dorobek i nauki wciąż żyją, inspirując ludzi do poszukiwania w sobie nieskończonych możliwości i dążenia do bycia najlepszą wersją siebie. Jego udział w Sekrecie oraz inne działania edukacyjne pozostawiły niezatarty ślad w dziedzinie rozwoju osobistego. Przechodząc do analizy jego nauk, miejmy na uwadze, że Bob Proctor uczył przede wszystkim otwartości umysłu
i gotowości do wprowadzania zmian, które zaczynają się od naszych własnych myśli i przekonań. Rozdział pierwszy. Jesteś istotą duchową. Wyobraźcie sobie, że duch jest wszechobecny. Rozciąga się równomiernie po każdym zakątku wszechświata, bez wyjątku. Teraz pomyślcie o sobie. Jesteście istotami duchowymi, osadzonymi w ciałach fizycznych. To właśnie ta duchowa część was jest kluczem do zrozumienia, jak wszystko wokół nas funkcjonuje. Duch manifestuje się przez swoje przeciwieństwa, co oznacza, że przez nasze fizyczne doświadczenia naprawdę poznajemy duchowe aspekty naszej egzystencji. Modlitwa w moich oczach to nic innego jak most łączący ducha i materię. Gdy się modlimy, w istocie zapraszamy duchowy świat do interakcji z naszym fizycznym bytem. Niestety wielu z nas zapomina o tej mocy i skupia się na modleniu się o rzeczy, których tak naprawdę nie chce. To paradoks, który często nas ogranicza. Rozważmy teraz nasz intelekt. To potężne narzędzie, które decyduje o tym, jak przeżywamy nasze życie. Nasz stan emocjonalny, nasze doświadczenia, wszystko to jest kształtowane przez sposób, w jaki korzystamy z naszego intelektu. Dlaczego więc ktoś miałby wybierać dla siebie destrukcyjne myśli lub działania? Odpowiedź jest prosta. Przez niewiedzę. Wielu z nas po prostu nie zdaje sobie sprawy z mocy, jaką posiadają nasze myśli. Ale idźmy dalej. Duch podąża za pewnymi uniwersalnymi prawami, takimi jak prawo wibracji czy prawo wiecznej transformacji energii. Te zasady mówią nam, że energia zawsze przepływa od wyższych form do niższych i że my jako ludzie mamy niezwykłą zdolność do kierowania tym procesem. Oznacza to, że nasza duchowa natura jest tym, co w nas najwspanialsze, podczas gdy nasza fizyczność stanowi fundament, przez który duch może się manifestować. Zastanówmy się więc, jak duch manifestuje się w fizycznym świecie. To wszystko zależy od naszych myśli. To one są kluczem. Wszyscy wielcy myśliciele i liderzy przez wieki zgadzali się co do jednego. Stajemy się tym, o czym najczęściej myślimy. Nasze myśli są jak magnesy. Przyciągają do naszego życia to, na czym skupiamy uwagę. Gdy więc połączymy myśl z emocją, tworzymy rzeczywistość. Jesteśmy niczym instrumenty w rękach ducha, a to, co w naszych życiach się manifestuje, jest bezpośrednim wynikiem naszych przekonań, myśli i uczuć. To niesamowite, kiedy się nad tym zastanowimy. Oznacza to, że każdy z nas ma nieograniczoną moc kształtowania swojego życia. To, kim jesteśmy i co osiągamy, jest ostatecznie wyrazem naszej najgłębszej, duchowej natury. Pamiętajcie więc, że jesteście twórcami swojej rzeczywistości. Co zdecydujecie się z nią zrobić? Rozdział drugi. Naturalne prawa rozwoju. Pozwólcie, że opowiem wam historię o sile transformacji, o tym, jak z pozornie nieistotnego nasiona może wyrosnąć coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, że w dłoniach trzymamy nasiono słonecznika. Małe czarne ziarnko, które na pierwszy rzut oka może wydawać się bez znaczenia. A jednak to właśnie w nim drzemie niezwykły potencjał przemiany w rozłożysty, dorodny słonecznik, rozprzestrzeniający swoje złociste płatki w stronę słońca. Pomyślmy o starożytnych mędrcach, którzy mogli użyć tego skromnego ziarenka jako metafory do nauczania o prawach natury i możliwościach ukrytych w każdym z nas. Gdyby trzymali nasiono słonecznika przed zgromadzonymi i zadali pytanie: co tutaj widzicie? Oczekiwana odpowiedź mogłaby brzmieć: to będzie słonecznik, mimo że w ich rękach znajduje się tylko małe ziarnko. Niezależnie od stopnia zaawansowania technologii, żaden naukowiec nie znajdzie w nasieniu słonecznika miniaturowego kwiatu. Nie ma tam słonecznika w dosłownym sensie. Jest coś znacznie subtelniejszego. Pełny potencjał, genetyczny wzór, który potrafi przyciągnąć odpowiednią energię z otoczenia, energię, z którą rezonuje. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad energią otaczającą nasiono. Nie każda cząstka będzie z nim współbrzmieć, niektóre mogą lepiej pasować do innych form życia. Ale istnieje specyficzna energia,
idealnie skrojona na miarę potrzeb nasiona słonecznika, gotowa do współdziałania i przemiany. Kiedy ta energia spotka się z nasionem, łączą się one tworząc coś nowego, tak jak dwie krople wody łączą się w jedną, większą. To jest moment, kiedy nasiono zaczyna swój cudowny proces wzrostu, rozszerzając się, rozwijając korzenie w glebie i wyciągając swoje pędy ku niebu. Ta niezwykła metamorfoza, od małego ziarna do majestatycznego słonecznika, jest kierowana przez niewidzialny plan, genetyczny wzór zakodowany w samym nasieniu. Słonecznik w swojej pełnej krasie już istnieje w nasieniu, w formie potencjału, czekając na odpowiednie warunki do rozkwitu. To prawo przyciągania, działające niezawodnie, spaja nasze najskrytsze pragnienia z możliwościami ich realizacji. Wszystko, czego pragniemy, już w jakimś sensie istnieje. Potrzebuje tylko, abyśmy znaleźli sposób, by się z nim zharmonizować. Przechodząc do różnicy między nami a nasionem słonecznika, dochodzimy do podobnego wniosku co poprzednio. Nasiono jest ograniczone przez swój wewnętrzny wzór i nie ma możliwości zmiany swojej wibracji. My, ludzie, mamy unikalną zdolność do świadomego dostrojenia naszej wibracji do energii naszych największych pragnień. Możemy zmieniać naszą rzeczywistość, przyciągając do naszego życia to, czego najbardziej pragniemy, przez zmianę naszego myślenia i naszego bycia. Nie obawiajmy się więc poszukiwać, nie bójmy się zmieniać. Pamiętajmy, że dążąc do wewnętrznej harmonii i dostrojenia do prawa przyciągania, przyciągniemy do naszego życia to, czego pragniemy najbardziej. To jest prawdziwa moc przemiany, którą każdy z nas nosi w sobie. Tak jak nasiono słonecznika nosi w sobie możliwość stania się wspaniałym kwiatem. Rozdział trzeci. Punkt wyjścia. Thomas Troward kiedyś wspomniał, że porządek to jakoby pierwsze prawo natury, pierwsze prawo wszechświata. Jak wiele innych mądrości sprzed wieków, to zdanie niesie ze sobą dużo głębszy sens, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To, o czym mówi, dotyczy wszystkiego, co można określić jako pozytywne, wszystkiego, co dobre. Można by o tym rozmawiać godzinami, używać najpiękniejszych superlatywów, a i tak zawsze wydawałoby się, że to za mało. Problem w tym, że nasz język, nasze słowa są jakby uwięzione w trzecim wymiarze, w którym żyjemy. Ale kiedy próbujemy mówić o czymś tak nieuchwytnym jak Bóg, duchowość czy nieskończoność, brakuje nam słów. Próba opisania tych koncepcji wykracza poza nasze zdolności językowe. Mówimy tu o czymś tak wspaniałym, że słowa po prostu nie są w stanie tego ogarnąć. Troward mówił, że klucz do postępu leży we wprowadzeniu lepszego porządku w naszym życiu. To nie jest jakaś skomplikowana tajemnica. Chodzi o to, aby wszystko w naszym otoczeniu było uporządkowane. Zobaczcie, możemy latać samolotami nie dlatego, że nagle zmieniły się prawa natury, ale dlatego, że nauczyliśmy się organizować rzeczy w taki sposób, aby osiągnąć taki efekt. Wszystko, co chcielibyśmy osiągnąć, teoretycznie zawsze było możliwe. Kluczem jest właśnie umiejętność organizowania rzeczy w odpowiedni sposób. Jeśli pragniemy czegoś, czego jeszcze nie mamy, musimy nauczyć się wprowadzać w naszym życiu lepszy porządek. Wszystko, co potrzebne do osiągnięcia naszych celów, istniało od zawsze. Jednakże, aby coś zmienić, potrzebny jest osobisty wkład. Często słyszymy, że to Bóg ma za nas coś zrobić, ale prawda jest taka, że to my musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Bóg może działać przez nas, ale inicjatywa musi wyjść od nas. Bez względu na to, co się wydarzyło w przeszłości, pamiętajmy, że jesteśmy istotami kreatywnymi. Mamy możliwość myślenia, planowania, wyobrażania sobie. Możemy coś zobaczyć w naszym umyśle, a potem sprawić, by to stało się rzeczywistością. To niesamowite, jak potężni jesteśmy. Naprawdę, zacznijcie myśleć poważnie o swojej mocy. Jesteśmy bardzo potężnymi istotami. Rozdział czwarty. Kto marzy, ten może. Jesteśmy istotami, które dosłownie pulsują energią, tętniącą życiem magnetyczną wibracją. Od chwili naszych narodzin jesteśmy jak ryzykanci, uwielbiający wolność, ale wkrótce pojawia się coś, co nazywamy uwarunkowaniem.
to właśnie wtedy zaczynamy się zmieniać, podporządkowywać, ale pamiętajcie, to, kim stajemy się w ciągu naszego życia, nie jest ostatecznie przesądzone. Możemy to zmienić, choć wymaga to od nas odrobiny odwagi i postawienia sobie konkretnych celów. Może siedzicie teraz wygodnie, słuchacie mnie i zastanawiacie się, czy jesteście w stanie wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Pamiętajcie, że macie w sobie ogromne zasoby i potencjał. Wystarczy, że zdecydujecie się na działanie, a zobaczycie, że można osiągnąć naprawdę wiele. Nie dajcie się zwieść sceptykom. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że się nie da. Kluczowe jest, abyście znaleźli sposób na to, jak chcecie osiągnąć swoje cele. Nie pytajcie, czy jesteście w stanie, ale kiedy to zrobicie. Możecie zacząć, kiedy tylko zechcecie, nawet teraz. Jeśli możecie to sobie wyobrazić, możecie to zrealizować. Pamiętajcie, że istnieje pewna specyficzna częstotliwość, wibracja, na której, jeśli się znajdziecie, przyciągniecie do siebie wszystko, czego potrzebujecie. To właśnie dlatego zostaliście wyposażeni w niesamowite moce i zdolności. Gdy tylko podejmiecie zobowiązane decyzje, zmieniacie tryb myślenia, dostrajacie swój mózg do właściwej częstotliwości. To właśnie wtedy zaczynacie przyciągać odpowiednie osoby, zdarzenia, okoliczności, które są niezbędne do realizacji waszych marzeń. Ważne jest, aby to, czego pragniecie, pochodziło z głębi serca. Działajcie, jakbyście już osiągnęli swój cel. Nie ograniczajcie się małymi celami. Postawcie na coś, co naprawdę was pasjonuje, coś, co wprawia was w ruch, coś, co sprawia, że wasze serca biją szybciej. Kiedy coś naprawdę ważnego dla was rezonuje z waszym wewnętrznym ja, poczujecie to. To uczucie to nic innego jak świadome doświadczanie wibracji. Kluczowe jest tu pytanie, czy naprawdę tego chcecie? I to jest jedyny warunek. Nie chodzi o to, czy potrzebujecie tego, czy jesteście w stanie to osiągnąć. Pytanie brzmi, czy tego pragniecie? Więc co powiecie na to, by trochę poluzować te mentalne kajdany? Dajcie sobie chwilę na marzenia. Zanurzcie się w świat fantazji. Niech na moment wasz umysł, który zawsze wszystko analizuje, odpocznie. Wszyscy marzymy, ale nie każdy robi to w ten sam sposób. Są tacy, co marzą tylko nocą i rano uznają, że to była strata czasu. Ale są też tacy, którzy marzą w dzień. To oni mają prawdziwą moc. Moc, aby ich marzenia stały się rzeczywistością. I dokładnie to macie robić. Możecie stać się niebezpieczni w najlepszym tego słowa znaczeniu, mając w sobie siłę, by spełniać swoje marzenia i dążyć do swoich celów. Rozdział 5. Częstotliwość wyobraźni. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnej niesamowitej idei, która może zmienić sposób, w jaki postrzegacie życie. Wyobraźcie sobie miejsce, nie takie zwykłe, które możecie znaleźć na mapie. Mówię o miejscu, które istnieje gdzieś w zakamarkach waszego umysłu, miejscu, do którego możecie dotrzeć tylko za pomocą swoich myśli. To miejsce jest wyjątkowe, ponieważ jeśli jesteście w stanie je sobie wyobrazić, to znaczy, że możecie tam dotrzeć. Nie ma znaczenia, jak dzika lub nierealna może się wydawać wasza wizja. Jeśli potraficie ją sobie wyobrazić, jest w zasięgu waszej ręki. Rozważcie na moment, że wszystko wokół nas wibruje. Jest w ciągłym ruchu. To, co wydaje się być nieruchome, tak naprawdę porusza się z niewiarygodną prędkością, tworząc iluzję stabilności. Wszystko jest ze sobą połączone w nieskończonym spektrum częstotliwości, bez wyraźnych granic. Daje nam to możliwość przeskakiwania. Możecie wybierać, na jakiej częstotliwości chcecie operować. Tak, możemy zanurzyć się głębiej w dolne rejony naszej świadomości, ale równie dobrze możemy wznieść się wyżej, do poziomów pełnych pozytywnych wibracji. Nasz umysł jest niczym antena, która może łapać myśli unoszące się w eterze. Tak, myśli nie są ograniczone do naszego osobistego umysłowego pudełka. One są wszędzie, gotowe, by zostać złapane przez naszą wewnętrzną antenę. A kiedy już złapiemy taką myśl, możemy ją przekształcić, łączyć z innymi i tworzyć z niej coś nowego, coś niezwykłego. Pomysł, który rodzi się z tej interakcji myśli,
może stać się siłą napędową do osiągnięcia naszych najśmielszych marzeń. Zrozumienie, że stajemy się tym, o czym myślimy, jest kluczowe. Wiele osób niestety skupia się na tym, czego nie chcą, zamiast kierować swoje myśli ku pozytywnym wizjom. To, co trzeba zrozumieć, to, że nasza wewnętrzna moc jest całkowicie subiektywna i nie ma zdolności do samoistnej zmiany. To my kierujemy nią, świadomie lub nie. Najbardziej fascynujące jest to, że nasze umysły są nieustannie zalane pomysłami. Nie brakuje ich. Są wszędzie, podczas jazdy samochodem, pod prysznicem, w trakcie rozmów. Problem w tym, że często ignorujemy te pomysły, odrzucamy je, zanim zdążymy na nie prawdziwie zwrócić uwagę. Ale co by się stało, gdybyśmy zamiast tego przyjęli te pomysły, skupili się na nich i zaczęli wierzyć, że jesteśmy w stanie je zrealizować? To prowadzi nas do magii wyobraźni. Nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla dzieci. To potężne narzędzie, które pozwala nam kształtować naszą rzeczywistość. Naprawdę, każdy z nas ma tę zdolność, by używać wyobraźni do tworzenia nowej, lepszej przyszłości. I tu dochodzimy do sedna. Zacznijcie śnić, ale róbcie to świadomie. Bądźcie też gotowi na to, że wasze dotychczasowe przekonania, wasz paradygmat, będą próbowały was powstrzymać. To normalne. Ważne, byście pamiętali o tym miejscu, które sobie wyobraziliście. Nie pozwólcie mu umrzeć. Jeśli wasza wizja zacznie blaknąć, przywołajcie ją z powrotem do życia. Wszystko, co musicie zrozumieć, to, że istnieje ona na określonej częstotliwości i to, że możecie tam dotrzeć, jeśli tylko pozwolicie sobie na to marzenie. Rozdział 6. Jeśli nie wierzycie, nie jesteście gotowi. W koncepcji, że myśli mają moc kształtowania rzeczywistości, kryje się pewien fascynujący element, który mogłoby się wydawać, że wyjęty jest prosto z filmu science fiction. Przyjmijmy na chwilę, że zapisanie nieprawdy na kartce papieru, a następnie regularne jej czytanie, może doprowadzić do tego, że zacznie się w nią wierzyć. Pomimo początkowej świadomości fałszywości tej informacji, z biegiem czasu staje się ona czymś akceptowalnym. To zjawisko przypomina proces treningu mięśni. Im więcej powtórzeń, tym lepszy rezultat, jednak zamiast wzmacniać bicepsy, wzmacnia się swoje ograniczające przekonania. Mechanizm ten działa w taki sposób, że proces pisania, a później nieustannego powtarzania zapisanego tekstu, prowadzi do myślenia, które z kolei tworzy obrazy w umyśle. Gdy te obrazy są dodatkowo nasycane emocjami, zaczynają one wchodzić w interakcję z czymś, co można nazwać uniwersalną inteligencją. To pojęcie, choć brzmi nieco abstrakcyjnie, odnosi się do zjawiska, w którym wszechświat nie ocenia przekazywanych mu treści, a jedynie odpowiada na nie w odpowiedni sposób. Przytaczając słowa Earla Nightingale'a, można zauważyć, że wszechświat traktuje obok siebie posadzone trujące rośliny i kukurydzę z taką samą bezstronnością. Obie rośliny rosną z równą siłą. To demonstruje, że dla wszechświata nie ma znaczenia, czy wysyła się pozytywne czy negatywne wibracje. Historia dowiodła, że ludzie są w stanie uwierzyć nawet w najbardziej absurdalne kłamstwa, jeśli są one wystarczająco długo i z odpowiednią charyzmą powtarzane, co może prowadzić do destrukcyjnych konsekwencji. Obrazy i przekonania, które są pielęgnowane w umyśle, zyskują na mocy i mają wpływ na rzeczywistość. Zagłębiając się głębiej w temat, uniwersalna inteligencja podlega określonym prawom. Jednym z nich jest nieustanna transformacja energii w materię. Złożoność tego procesu może wydawać się przytłaczająca, ale istotne jest zrozumienie, że działa on niezawodnie. Pytanie o gotowość na akceptację tej mocy jest kluczowe. Brak wiary w nią jest równoznaczny z nieaktywacją tego procesu. Gdy jednak przekonania jednostki zaczynają rezonować z jej marzeniami, dochodzi do połączenia z pożądanym stanem. Z tej jedności wyłaniają się nowe możliwości, plany i zbiegi okoliczności, które ułatwiają realizację celów. Spotkania, ludzie, książki, wszystkie te elementy zaczynają układać się w spójną całość, prowadzącą do osiągnięcia zamierzonego celu.
Nowy stan świadomości staje się swoistym domem, z którego można obserwować świat z innej perspektywy. Jest to miejsce twórcze, z którego można zauważyć, jak zewnętrzna rzeczywistość zaczyna odzwierciedlać wewnętrzny stan świadomości. Rozdział 7. Mądrze dobieraj towarzystwo. Pewien psychiatra, którego nazwiska niestety nie pamiętam, powiedział kiedyś ciekawą rzecz. Mianowicie, że w naszym społeczeństwie prawdziwym przeciwieństwem odwagi nie jest tchórzostwo, ale właśnie konformizm. To konformizm, nie tchórzostwo, rysuje obraz problemu, z którym borykają się współczesne czasy. Widzimy to wszędzie. Ludzie podążają za tłumem, często bez zastanowienia się, dlaczego to robią, czy dokąd ich to prowadzi. Większość z nas, jeśli się nad tym zastanowić, naprawdę nie wie, do czego dąży w życiu. Nie trzeba być geniuszem, żeby to dostrzec. Wystarczy chwila refleksji i obserwacji codziennych zachowań. Sposób mówienia, chodzenia, ubierania się czy nawet postępowania z innymi. Wszystko to maluje obraz zagubienia. Karl Menninger kiedyś zauważył, że środowisko, w jakim żyjemy, ma większe znaczenie niż nasze geny. To prawda, którą sam staram się mieć zawsze na uwadze. Jestem wyjątkowo wybiórczy, jeśli chodzi o towarzystwo, w którym się obracam. Nie dlatego, że czuję się lepszy. Wprost przeciwnie. Jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy z tego samego gatunku. Jednak nie każdy to rozumie. Niektórzy ludzie nie widzą siebie jako osoby odnoszącej sukcesy, ponieważ uważają, że nie są z tej samej bajki. A ja po prostu wolę spędzać czas z ludźmi, którzy mają jasno określone cele, wiedzą, dokąd zmierzają i nie boją się ryzyka. Boję się, że przebywanie z osobami, które wolą tak zwaną bezpieczną grę, może ostatecznie wpłynąć na moje własne aspiracje. Prawda jest taka, że każdy z nas jest głównym bohaterem własnej opowieści. Wy jesteście gwiazdami swoich życiowych filmów, laureatami swoich osobistych Oscarów. Kiedy Szekspir powiedział, że całe życie to scena, miał rację. Niestety niektórzy myślą, że przedstawienie się skończyło i tylko czekają, aż zgaśnie ostatnie światło. Ale nie chodzi o to, by widzieć każdy kolejny krok. Ważne jest, by ufać i postępować tak, jakbyśmy już byli tymi, kim pragniemy się stać. Musimy być gotowi na to, że niektórzy bliscy będą próbowali nas zniechęcić, mówiąc: kim ty próbujesz być? Żartujesz sobie? Przestań, to żenujące. Ludzie będą się z was śmiać. Dlaczego to robisz? Doświadczyłem tego, kiedy mój dochód znacznie wzrósł. Niektórzy, których uważałem za przyjaciół, przestali się do mnie odzywać. Kiedy zaczynacie odnosić sukcesy, słyszycie sarkastyczne komentarze na temat waszego nowego domu czy samochodu, ale to normalne i musicie być na to gotowi. Odkryłem, że siła psychiczna to klucz do przetrwania tych początkowych trudności. Negatywne myślenie przyciąga negatywne towarzystwo. Jak mówi stare powiedzenie, nieszczęście lubi towarzystwo. Ludzie sukcesu naturalnie przyciągają się nawzajem, tworząc pewnego rodzaju ekskluzywny klub. Pytanie brzmi, jak do niego dołączyć, jeśli z zewnątrz wydaje się to niemożliwe? Kluczem jest wybranie środowiska, które odpowiada waszym aspiracjom. Sam zrobiłem to 27 lat temu, kiedy spędzałem dni w barach Toronto, marnując każdy grosz. Pewnego dnia spojrzałem na siebie i pomyślałem: jeśli ciągle tu jestem, to znaczy, że jestem jednym z nich. Wtedy postanowiłem, że to koniec. Nigdy więcej. I dotrzymałem słowa. Rozdział 8. Przyciągnij swojego idealnego partnera. Znalezienie bratniej duszy czy idealnego partnera to marzenie wielu z nas. Teraz przedstawię wam moją niekonwencjonalną, aczkolwiek fascynującą metodę, która może pomóc przyciągnąć do waszego życia osobę, o której marzycie. Moje podejście, choć wydaje się proste, opiera się na głębokich przekonaniach o prawach przyciągania i mocy naszych intencji. Metoda ta rozpoczyna się od czynności, która może przypominać początek pracy nad szkolnym projektem artystycznym. Wyobraźmy sobie, że sięgamy po kartkę papieru, lecz nie byle jaką, a mocny karton, który posłuży nam jako fundament naszych marzeń. Na tej tekturze rysujemy koło,
które stanie się centrum naszego wszechświata pragnień. Wewnątrz tego koła wpisujemy mój mężczyzna lub moja kobieta lub mój partner, wyraźnie określając, kogo chcemy przyciągnąć do naszego życia. Ta prosta czynność jest początkiem procesu manifestacji. Następny krok to dodanie do naszego wizualnego projektu rodzaju rozbłysku z liniami wychodzącymi na zewnątrz. Symbolizuje to wysyłanie naszych pragnień w różne kierunki wszechświata, z nadzieją, że zostaną one wysłuchane i spełnione. To właśnie w tych promieniach zapisujemy cechy, które chcemy, aby miała nasza wymarzona osoba. Wygląd zewnętrzny czy materialne aspekty nie są tu najbardziej istotne. Chodzi raczej o cechy charakteru, wartości, które są dla nas ważne. Pierwsze cechy, które przychodzą na myśl, to wolność i szczęście. Wolność jest kluczowa, ponieważ tylko w relacji z wolną osobą możemy sami być w pełni wolni. Szczęście to kolejny niezbędny element. Przecież nikt z nas nie marzy o dzieleniu życia z osobą, która jest wiecznie nieszczęśliwa. Dodajemy też takie cechy jak życzliwość, opiekuńczość, a nawet finansową niezależność. Wszystko to kształtuje obraz osoby, która będzie naszym idealnym partnerem. Co ważne, w tym procesie nie chodzi o skupianie się na konkretnej osobie czy próbę manipulacji. To nie o to chodzi. Zamiast tego tworzymy przestrzeń dla kogoś, kto naturalnie wpisze się w nasze życie, dzieląc nasze wartości i pragnienia. A potem przechodzimy do części, która wydaje się być najbardziej magiczna. Zaczynamy żyć z tą wyimaginowaną osobą. W naszych myślach i sercach tworzymy przestrzeń dla niej, jakby już była częścią naszego życia. Prowadzimy z nią rozmowy, idziemy razem na spacery, dzielimy codzienne chwile. To więcej niż po prostu wizualizacja, to przystosowanie się do wibracji, która przyciągnie tę osobę do naszego świata. Pamiętajcie, że cały wszechświat działa na zasadzie wibracji. Przyciągamy to, co jest z nami w harmonii. Jeśli więc odkryjemy, że przyciągamy niechciane elementy, to sygnał, że potrzebujemy zmiany. Ale to, co najważniejsze, nie możemy zmienić nikogo innego poza sobą. Ta metoda, choć może wydawać się zbyt dobra, by mogła być prawdziwa, ma swoich zwolenników, którzy doświadczyli jej skuteczności. Jest to zaproszenie, by na chwilę oderwać się od sceptyzmu i pozwolić sobie na odrobinę magii w naszym racjonalnym świecie. Kto wie, może właśnie takie podejście otworzy przed Wami drzwi do spełnienia najskrytszych marzeń o miłości. Rozdział 9. Jak uwolnić się od poczucia winy? Porzućcie wszelkie urazy i poczucie winy. Zastanówcie się przez moment, co tak naprawdę one wniosły do waszego życia. Urazy i poczucie winy są wyborem, decyzją, aby utrzymywać negatywny obraz sytuacji czy kogoś, kto was skrzywdził i pozwolić, aby emocje wzięły w tym górę. Wchodzimy wtedy w tę samą negatywną częstotliwość emocjonalną. Nawet jeśli czujecie się w pełni usprawiedliwieni, trzymając uraz, pamiętajcie, że to nic innego jak marnotrawienie energii. Ray Stanford kiedyś powiedział mi, że chowanie urazy to jak rzucanie pyłu na wiatr. Ostatecznie to ty sam się w tym pyle ubrudzisz. Uzasadnienie swoich uczuć nie zmienia faktu, że jest to działanie nieprzemyślane. Zamiast tego wybierzcie miłość. Wszechświat i tak zadba o sprawiedliwość. Dopóki będziecie pielęgnować urazę, będziecie nieustannie odtwarzać w swoich głowach to samo negatywne doświadczenie, wpadając w szkodliwą emocjonalną pętlę. Pomyślcie o poczuciu winy jako o ciągłym przypominaniu sobie błędów z przyszłości i przeżywaniu ich na nowo. Ja sam miałem czyny, z których nie jestem dumny i przez długi czas towarzyszyło mi poczucie winy. Jednak dzięki rozmowom z psychiatrą i zadawaniu odpowiednich pytań udało mi się całkowicie uwolnić od tego uczucia. Nie pozwalam już sobie na noszenie tego ciężaru. Poczucie winy i urazy, choć skierowane na innych lub na siebie, mają podobny wpływ na nasze samopoczucie. Obie są destrukcyjne i nie przynoszą niczego dobrego. Jeśli chcecie się uwolnić od urazów czy poczucia winy, zacznijcie od afirmacji. Powtarzajcie codziennie, nawet 100 razy zdanie: z radością uwalniam myśli i emocje, które obciążają mój umysł. Pozwólcie sobie zapomnieć o starych urazach, nawet tych, o których nie pamiętacie.
uwolnijcie innych dla ich dobra oraz siebie dla swojego własnego. Wyobraźcie sobie ich szczęśliwych, zdrowych i żyjących w dobrobycie, a potem zobaczcie siebie w takim samym stanie i na koniec potwierdźcie, niech tak będzie. Rozdział 10. Świadomość jest odpowiedzią. Czy zdajecie sobie sprawę, ile osób żyje w więzieniu, które same sobie zbudowały, a nawet nie są tego świadome? Spotykacie takie osoby na co dzień, zamknięte w swoich małych, ograniczonych światach, odrzucające każdą szansę na zmianę, która staje im na drodze. Ale to nie jest tak, że świadomie decydują, że nie chcą tych informacji. Po prostu w jakiś sposób to ignorują. I w rezultacie tkwią w miejscu, które ich nie cieszy, w życiu, które nie przynosi im radości. Ale dlaczego tak robią? Wszystko przez paradygmat, który ma tak ogromną moc nad ich samopoczuciem i obrazem siebie, że naprawdę nie wierzą, iż są w stanie coś zmienić, osiągnąć sukces. Chcę wam powiedzieć, że zmiana jest możliwa. Gdy tylko zaczniecie zmieniać swoją świadomość, całe wasze życie zacznie się zmieniać. Możecie się zastanawiać, jak można poszerzyć poziom swojej świadomości. Oto moja odpowiedź. Skuteczna edukacja połączona z profesjonalnym coachingiem przez odpowiedni okres czasu może usunąć wszelkie wirusy w waszym myśleniu i rozszerzyć waszą świadomość. W mojej opinii edukacja to klucz. Nie ma innego sposobu. Oczywiście istnieją różne sposoby nauki, ale ważne jest, abyś zawsze szukał nowej wiedzy. Często mówimy, jak smutne jest, gdy widzimy dziecko bojące się ciemności. Ale pozwólcie, że powiem wam coś jeszcze smutniejszego. Dorosły, który boi się światła. Pamiętajcie, że pieniądze można odzyskać, ale czasu już nie. Każda chwila, którą tutaj spędzicie, jest bezpowrotnie stracona. Więc na co zamienicie wasz czas? Pamiętajcie, że w naszej naturze leży dążenie do rozwoju, do ciągłej ekspansji i pełniejszego wyrazu nas samych. Wewnątrz każdego z nas jest coś, co pragnie się rozwijać i wyrażać na coraz większą skalę. Jeśli spojrzycie na swoje wyniki i odkryjecie, że nie są one takie, jakich byście oczekiwali, być może nadszedł czas, aby przeprowadzić poważną rozmowę sam ze sobą. Zadajcie sobie pytanie, czy jestem naprawdę zadowolony, zadowolona z mojego życia? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to pamiętajcie, że zawsze jest możliwość zmiany. Wszystko zaczyna się od świadomości i gotowości do podjęcia pierwszego kroku. Zakończenie. I oto dotarliśmy do końca słuchowiska z radami od Boba Proctora. Mam nadzieję, że między słowami tych porad znaleźliście coś, co was zainspirowało. Coś, co skłoni do działania. Wszak wiedza bez działania zostaje tylko pustym echem. Proctor przekonuje, że za sukcesem nie stoi przypadek, ale zrozumienie i stosowanie pewnych uniwersalnych zasad. Teraz, gdy znacie te zasady, przed wami otwiera się szansa, aby zastosować je w praktyce. Co z tym zrobicie, zależy już tylko od was. Do usłyszenia w kolejnym słuchowisku.